Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, tam znasz i zapraszam Was już teraz na... Gdzie Ty we mnie wjeżdżasz? Na kolejny odcinek z Cities Skylines, PlayStation 4 i Industries. Jak widzicie, jedziemy sobie naszą jedną z paru odjechanych autostrad i po prostu chcemy zobaczyć sobie, taki stwierdzimy, że to jest dobry początek, zobaczyć jak wygląda nasze miasto od perspektywy naszego tej tira, czyli Industries właściwie. Nie będziemy dzisiaj się zajmować pociągami towarowymi, na pewno nie, bo mi się nie chce. To jest coś na inną stronę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, co faktycznie nasze miasto potrzebuje, a nie to, co ja myślę, że potrzebuje. Tak, wiem, to są dwie różne rzeczy. Niestety trzeba o tym pamiętać, a ja zazwyczaj wolę to przemilczeć i zapomnieć o tym. Tak czy siak, nie wiem, czy uda mi się z tej autostrady zjechać tam dokładnie, ale dobra, spróbujmy. Ja tutaj macie timelapse z mojego włóczenia się po moim własnym mieście. No dobrze, udało nam się dojechać do tego, co chciałem wam pokazać, czyli do naszej przyszłej dzielnicy. Aktualnie tutaj nie ma zbytnio nic. Dosłownie, po prostu możemy sobie tutaj dojechać i... O, jest koniec drogi. Ale tak czy siak, mamy tutaj naszą przyszłą dzielnicę mieszkalną i... No i wygląda to zupełnie atrakcyjnie. Mamy tutaj też prestiżowe kotki kolejowe. Czy takie prestiżowe, to też się zastanawiam w sumie nad tym, no ale wiadomą rzeczą jest, że w moich miastach kotki pociągowe dla pociągów towarowych to rzecz normalna i znana. Zacznijmy od budowy tejże dzielnicy mieszkalnej. Tu już zaczęliśmy sobie ją robić, ale ewidentnie ona potrzebuje więcej uwagi w tymże rejonie, więc przejdźmy sobie po prostu do tego, że timelapsa, hyperlapsa, no jak tam zresztą wolicie. Nie będzie hyperlapse. Pociągi i inne rzeczy, metro i tak dalej, w sensie nie wiem, czy to ma... Czy tu mieliśmy metro? W sensie, mnie tu dawno nie było w tym mieście, ale... Nie, metro jest tutaj dalej. Promy będą przedłużone, pociągi będą, będą bambaje, a jedną szynówkę już sobie zostawmy. Dobrze, lecimy, bo zacznę się nudzić. A to niedobra nowina byłaby. Check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now.
Check it out now. No i proszę bardzo, trochę się tutaj zmieniło. Głównie jest tutaj taka początkowa infrastruktura do naszej nowej dzielnicy. Ponieważ w dzisiejszym odcinku nie będę budować tej nowego dzielnicy, która będzie na górze. Dziś zbudujemy sobie tylko i wyłącznie pod górze. Czy tam Zakopane, czy jak tam kto woli. Tak czy siak. Co jest ważne w tej dzielnicy, to nie wiem jak będzie z komunikacją ogólnie zwykłą, bo w tym mieście mamy coś takiego, mamy instytucję autobusów zwykłych. To jest inne, tak bym powiedział, no bo tutaj widzimy ewidentnie są linie bombajowe, natomiast w teorii tu dwie linie są, więc zobaczymy. Zobaczymy, no ma trochę mi zasłania kamerka do PlayStation tutaj i nie widzę ile mam pieniędzy, ale to chyba jest 13 milionów, bo widzę tylko 13,45, więc pierwsze cztery cyfry. Dobra, tak czy siak, co się zmieniło? To po pierwsze, nasza tutaj nową aleję zrobiłem. A właściwie ją, nie no, stworzyłem ją. Tutaj było wcześniej zjazd do tunelu autostradowego. Stwierdziłem, że przydałoby się to trochę poprawić. Dzięki czemu mam tutaj zjazd aleją z bambajami, co dało nam nowe możliwości. I tutaj nasz poprzedni stary bombaj, który zawracał w tym miejscu, został wyciągnięty na drugą stronę. Nowa linia bambajowa została puszczona też tędy. Jedzie tutaj, tutaj, tutaj wzdłuż. Jedzie nowym odcinkiem tutaj, bo wcześniej był tutaj tylko i wyłącznie zjazd do zajezdni. Natomiast teraz jak widzimy jedzie nowym odcinkiem. Czy ktoś z niego korzysta? Jedna osoba, no to bardzo dużo. Albo nie. Ale widzę 40 osób na jednym przystanku. No i właśnie on od dworca jedzie. To jest na pewno coś, co się zmieniło. I sądzę, że na plus. Bo w tym rejonie brakowało czegoś takiego. Ale ewidentnie widzę, w sensie bombaje się jeszcze pewnie rozjeżdżają, ale ona nie będzie miała dużych poparcia. I ona po prostu tutaj sobie jedzie w kółeczku. Tu jest niestety bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o wszystko. Więc jest możliwość, że w przyszłości ta ulica nie będzie jednokierunkowa, tak jak jest teraz, tylko będzie dwukierunkowa. Ze względów na po prostu zbyt duży ruch. Zaraz zobaczmy, w ogóle ta linia bombajowa, ta no, zwykła, ona jedzie dalej. No byłoby, wiecie co, nie wiem, my to tutaj teraz zmienimy, bo mamy po prostu na takich małych alejach, jak są nawet dwie linie bambajowe, a z tego co pamiętam, ta fioletowa ma dosyć popularny, bardzo częsty kierunek, więc tak. Dobra, najpierw usuniemy przystanki, w sensie większość usuniemy, ten przestawimy, a ten usuniemy, dobra. I większość przystanków będzie w tych samych miejscach, bo ja tutaj nie będę jakoś wymyślać cudów. Więc po prostu poustawiamy je w tych samych miejscach i sądzę, że to nie będzie duży problem tutaj dla faktycznie naszej rozbiórki. A ja w międzyczasie zobaczę jak często jeździ nasza fioletowa linia, bo ona musi mieć tutaj jakieś tak, 350% i większość bombajów jest pusta. Okej, dobra. Większość jest pusta? Wow, 73 osoby aktualnie z niej korzystają. Okej, czyli ona jest taka duża, nie wiadomo dlaczego. Dobra, wiecie co? My drastycznie zejdziemy dla niej do 125%. Miała 300 ileś, ale ewidentnie jest trochę. Nawet nie wiem czy trochę, ale jest przesadzona. Jest po prostu trochę tutaj zbyt dużo osób na niej. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, czy taka zmiana tutaj nie będzie jakimś bardzo dużym problemem. W ogóle, ciekawostka. Tu jest taki. W sensie tak, bo tu jeżdżą nasze bambaje. I tu jest nasza jeszcze jedna aleja. Ja się zastanawiałem dzisiaj, czy tu nie puścić jakiegoś bombaju, co nie? Bo tu jadą dwie linie i tu jadą dwie linie, czyli tu jadą łącznie cztery linie. To też jest ciekawe. I po prostu, żeby wpuścić jakąś tutaj nową linię. I to nie byłoby złe, pomijając to, jaki by miała ta linia kierunek. Przejeżdżałaby most, żeby przejechać tutaj i żeby znowu przejechać most. Takie to trochę ciekawe. Zobaczymy. Może niekoniecznie. Bo na tym moście ja bym kiedyś chciał wpuścić więcej linii bombajowych, ale ewidentnie na razie nie mam jeszcze jakoś potrzeby. To się. W ogóle mam odczucie, że w tym mieście ludzie zbytnio nie lubią jeździć komunikacją miejską. Ona ma bardzo małe poparcie. Dobrze. Tak czy siak. Może tutaj zacząłem. I inne rzeczy, słówka jakieś tutaj wymyślać. Zróbmy to, co chciałem tutaj zrobić, czyli naszą dzielnicę mieszkalną. A żeby ją wybudować, bo tak, z tego co mi się wydaje, tak, to tu był całkowicie rejon handlowy.
I my ten rejon handlowy właściwie stąd, w sensie tu będzie nowa dzielnica. W sensie nawet nie nowa w sumie. Dobra, do torowiska, tam będzie rejon ten handlowy, czy jaki tam jest. A dalej to już będzie tak jak widzimy właśnie tutaj teraz sobie. I może w ten sposób to trochę się tutaj zmieni. Bo to jest rejon, tak, jest taki rejon, dobra. To najpierw w sensie tak, dobra. Może mogą się już te budować wszystkie budynki na tym rejonie, bo tutaj nie zamierzam zbytnio nic zmieniać. Coś jakieś parki możemy poustawiać, ale to później. Tu musimy zrobić podłączenie, na pewno, koniecznie, bo jest to dość ważne, będzie przejście później w przyszłości. I jeżeli tu byśmy zrobili już takie przejście, to możemy nawet włączyć nasz ten punkt promowy. W sensie ogólnie te przystanki promowe ja mogę włączyć w sumie. Ten jest wyłączony, bo nie ma prądu. W sumie, jakbym ja miał tu mu prąd dociągnąć. W sumie w ten sam sposób możemy mu dociągnąć. Tutaj tak samo mogę dać, tylko tu mogę już dać po całości, żeby się nam handel budował. O, i tutaj ten nasz cały narożnik dla trolejbusów i może się ludzie będą przesiadać dzięki temu pomiędzy promami a tym. Chociaż w sumie, jak się tak zastanowiłem, kto by chciał tu się przesiadać, to też nie wiem. No ale dobra, tak czy siak, pociągi, bo to chciałem zrobić teraz. Jest tutaj linia kolejowa i ona jest, no, żeby nie używana, tak jak powinna być, czyli musimy to zmienić. Bo bym tu chciał zmontować w tą linię, no pewnie z jedną stację tu, ale jak ten pociąg później tutaj zawraca, bo on jedzie tutaj tunelem, jedzie bezpośrednio, jak w twarz strzelił, okej, tu się rozjeżdża na dwa tunele, jeden wjeżdża gdzieś tu, a drugi wjeżdża tym tunelem, który wybudowałem x lat temu, nie wiadomo po co. Okej, dobra, rozumiem, ale mało rozumiem. No dobra, to jak ja to bym miał tutaj zrobić sensownie? W sensie, no bo możemy zrobić taką sytuację, przypuśćmy, że ten pociąg, który jedzie do tego tunelu, jedzie do naszego dworca, który swoją drogą jest dosyć mocno, dużo pociągów jeździ, moglibyśmy mu zrobić tutaj jedną stację tu i dobudować po prostu drugi most, a właściwie wiadukt. I to nie brzmi jak zły plan. No, bo mi się bardzo nie podoba ten patent, że on tam wjeżdża na dół. Tak, tylko to jest zajezdnia dla naszych autobusów, to akurat można im po prostu przestawić. W ogóle tam zajezdnię to od jakiegoś dłuższego czasu chciałem przestawić gdzieś w tym rejonie. No, chyba. I nie ten handel tu się buduje. Dobra, to jest zrobione. Teraz jakbyśmy tu mieli postawić ten nasz dworzec, to ja bym go postawił możliwie może gdzieś w tym rejonie. To jakieś przesiadki od autobusów by były jeszcze przy okazji. Okej, dobra. No. Proszę bardzo. I tak, no tutaj ewidentnie Czekaj, gdzie tu jest słup? Tu jest słup. I tu jest słup. Chciałbym to zrobić symetrycznie, ale... Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy taka możliwość będzie istnieć. Czekaj. A, tutaj zahaczamy o to. Dobra, to nie, to tego nie zrobimy. Ale możemy chyba tutaj stąd puścić. Dobra, to jak stąd możemy puścić, to już będzie prościej. To tak. Tu sobie zrobimy to w ten sposób. I tutaj po prostu sobie odmierzymy własny ten słup. On będzie trochę wcześniej, bo no, po prostu się tutaj by nie wydobiło. Tutaj też nam nie chce wejść, bo już są zbyt blisko słupy. Okej, czyli jest... A, bo tutaj nasze tory też przy okazji skręcają. Tego nie zauważyłem wcześniej. Ciekawe. O czymś jednak nie wiedziałem. Dobra, no i tutaj byśmy puścili jednocześnie te dwa nasze wiadukty. Nie, po prostu to jest krzywo budowane. Okej, czyli te torowisko sobie przed chwilą wybudowałem, jest krzywo. To nie dobra nowina na początek. Chwilą po wybudowaniu nowej linii to nie jest dobra nowina, że się dowiedziałem, że jest krzywo. Ale dobra. Przeżyje to. Nie takie rzeczy się przeżywało. Dobra, tu zrobimy sobie dojazd i tutaj niestety musimy jakoś tak sobie podwyższyć. I skoro to jest krzywo wybudowane, to jeszcze raz wybudujemy, bo ja nie znoszę jeszcze krzywizny. Zwłaszcza w takiej możliwości. Okej, i tutaj za wysoko poszło. Właśnie to jest ten problem z budowaniem nad wodą wiaduktów.
Nigdy nie wiadomo, jak one wyjdą. One się same potrafią przestawiać podczas budowania. Okej, ale tutaj wtedy tak czy siak skręcają, no bo to jest dobra nowina. W sensie, no dobra jak dobra, wiem przynajmniej, że jednak mogę tam to zostawić i nie wybudowam tego krzywo. Przynajmniej tyle. Dobra. Teraz tu byśmy zrobili sobie zjazd. Okej, tu mamy wjazd, tu się dociągnie. A tutaj zaś, jakbym to jakoś podłączył sensownie, też będzie problem. Dobra, jest trochę jeden wyżej, drugi niżej, przeżyjemy chyba. Raczej postaram się przeżyć. A tu byśmy zrobili po prostu taki wjazd do tunelu. Dobra, sądzę, że to akurat może przejść. No i tak, tu w ogóle jest coś, czego możecie nie pamiętać. W sensie, ogólnie tego miasta możecie zbytnio nie pamiętać. Jest stacja metra i my tą stację metra sobie podłączymy do tego pociągu, bo może to być jakieś dobre podłączenie na przyszłość. Bo ta stacja metra miała być w teorii końcowa, od dawien dawna, ale skoro mamy tutaj możliwości, to w teorii nawet te metra mogłyby tutaj gdzieś dalej pojechać zamiast tego pociągu. Ale trudno, będziemy mieli jedno i drugie. I sobie tu puścimy nasze metro, żeby pojechało dalej. Akurat na takie rzeczy pewnie sądzę, że jestem wręcz przekonany, że ludzie nie będą narzekać. Nowe połączenia, metra, nie. Nie, nigdy chyba nie miałem sytuacji, żeby kiedykolwiek na coś takiego ktoś marudził. Wyobrażacie sobie to? No bo ja nie. Dobra, dalej, tak sobie puścimy tutaj na nasze torowisko. Tu. Gdzie jest ten nasz tunel? A, to nie, już myślałem, że to jest ten tunel. Okej, to jest długi odcinek. Nie myślałem, że to jest aż takie długie. Okej. I tutaj to dojeżdża, dobra. No i teraz tak, żeby to nam wszystko ładnie poszło, to musimy wyburzyć cały ten tunel, który przed chwilą wybudował, w sensie przed chwilą. Przez jakiś dłuższy czas temu on był wybudowany, bo tutaj to torowisko, ten tunel, to ja... To pamiętam jak... Przecież, w sumie... On może nie jest aż taki stary, jak mi się wydaje. No to tak czy siak, wyburzmy to też całe. I to zmniejszmy na pewno i sobie zróbmy tutaj podłączenie tego podziemnego tunelu bezpośrednio o z tym. Dobra, to nie powinno być trudne, czyli jakoś tak i chyba będą się połączyć, te pociągi się tu podłączą. Natomiast najważniejsza rzecz, jaką tutaj tak trzeba zrobić, to jest ten łącznik tu. No i dla niego musimy zrobić tutaj tę specjalną ulicę, żeby ona była wzdłuż w miarę możliwości. To nie będzie zbyt proste. To ja już widzę, że to nie będzie zbyt proste. Dobra, zróbmy może sobie dojazd. O, a nie, tu się łączy ładnie. Coś chyba nam się to też trochę rozjechało, więc to mi się podoba. Bo tutaj ja bym chciał, żeby faktycznie była przerwa pomiędzy jedną a drugą kratką, te dwie kratki. Raz, dwa. Bo wtedy będzie mi najlepiej się to wszystko układać i tak może byłoby to dobrze zrobić. Dobra. Gdzie jest nasza linia pomocnicza? Jest linia pomocnicza, dobra. To tak, to wydaje mi się, że po prostu tam była zbyt duża szerokość też przy okazji. No, to parę rzeczy tu zmieniliśmy na raz. Dobrze. Bardzo dobrze. Natomiast co jest ważne, to jest to, że tutaj sobie zrobimy... Kiedy mówisz, że sobie zrobimy, a skanańcy mówią... Inaczej, a skanańcy się z ciebie śmieją. No tak. Dobra. Tutaj sobie zrobimy noda. Może to mu jakoś wytłumaczy? Nie, to mu nie chcę wytłumaczyć. Tak, bo to jest na zasadzie, w sensie... Niestety to jest zbudowane na zasadzie wiadukt. Wiadukt, a później zrób to na drogę. I wtedy takie głupie rzeczy powstają. Ale dobra. Ale sądzę, że już to naprawiliśmy. Jestem ciekawy, czy ktoś będzie korzystał z tego bambaju. Bo jeżeli tutaj puściłem teraz te pociągi, to wiecie, trochę to stawia mnie tu, wyświetla, iż no, kto będzie z tego korzystać, ale sądzę, że nie takie rzeczy tu były się działy. Dobra, tak czy siak, pociągi, bo to jest ważne. Zróbmy sobie tutaj stację. Jedną stację raczej bym zainstalował tu, drugą tu. Chcę koniecznie dwie stacje, bo to jest zbyt duży odcinek, żeby dać tylko jedną. No i tu dajmy sobie ją trochę, cofnijmy do tego rejonu. My jej podłączymy z promami, żeby nie było. One będą podłączone z promami. Dobra. I druga stacja tutaj.
Jak widzicie, ja specjalnie tutaj użyłem tych dróg, alei, po to, żeby były idealnie wyprofilowane nasze torowisko. I teraz, bez nawet linii pomocniczych, które są wyłączone, mogę idealnie wbudować sobie tutaj nasze torowisko. O, proszę bardzo, zobaczcie. No wiadomo, że tu nie ma jeszcze żadnych dróg i tak dalej, ale je spokojnie mogę wstawić później. Raz, dwa, trzy. Dobra. Następnie... nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeba trochę bardziej pójść na bogato. Tutaj zaczniemy wykręcać. To powiedzmy, że sobie zejdziemy do takiej odległości. Nie. Musimy dojechać do tego rejonu. I tu dopiero zejść. Okej. I tutaj zróbmy sobie drift. Chyba. Nie, nie zrobimy sobie drift. Dobrze, zróbmy to do drugiej strony. Wtedy będzie prościej. Czyli... no faktycznie jest dużo prościej. Od razu mam tutaj już zebraną sytuację, że tutaj mi wchodzi, a tu wystarczyłoby... czekaj... tak i tak. Nie... nie, raz, dwa... dobra. To tam mamy zrobione i teraz tylko przestawmy sobie nasze pociągi. Czy one się tu przestawiły? Dobra. Pociąg się przestawił od razu z automatu, to dobra nowina. I nasza terasa jest tutaj... o, już się cieszą budynki, to bardzo dobrze. Pytanie, ja jestem ciekawy, czy tu się będą cieszyć. Tam dalej. Ciekawe, czy stamtąd będą dochodzić. Ale tak czy siak. Zobaczymy, niech się zaczynają budować. Nasza stacja jest... obydwie te stacje nie są podłączone do prądu, ale to sądzę, że się będzie mogło jeszcze postawić. Dobra, nasz pociąg widzę, że pominie wszystkie stacje cenowe, bo stacje są nowe, a pociąg jest stary, co oznacza, że byłoby to dla niego zbyt trudne, żeby zrozumieć, że coś nowego powstało na trasie. Ale to akurat nic dziwnego. Zawsze tak wygląda to. Dobra, to teraz tak, zróbmy sobie zejście. Zróbmy sobie, tak, jasne. Dobra, sądzę, że... ojojoj. Zróbmy sobie w ten sposób, dobra, że dojdzie mi tutaj dojście. W sensie przejście pierwsze tu. Tu będzie jedno wyjście, dobra. Tu będzie drugie wyjście i tak samo byśmy zrobili tutaj po drugiej stronie. Jeśli by mi to weszło, jest weszło, dobra. I wchodzi w jedną i w drugą. Świetnie. I mamy takie przejścia podziemne. Ja zawsze lubię robić takich przejść podziemnych mnóstwo, bo ludzie je lubią. Wtedy w pozorom ludzie lubią chodzić po ziemi. Ja zawsze myślałem, że oni wolą pójść górą, ale... ale w Skylinesy to gra, która potrafi zmienić życie. Potrafi ci udowodnić dużo rzeczy, których nie sądziłeś, że takie są. Więc... jest to pewnego rodzaju plusy i minusy. Dobra, 22 minuta odcinka. Dzisiejszy taki bardziej swobodny ten odcinek, bo nie mam czasu go nagrać właściwie. Dlatego jest taki swobodny. Dlatego tutaj sobie zrobimy też przejście. Tu będzie trochę inne. O, takie. Tutaj mi grunt się ucieka pod tym. Okej, okay, dobra. Skoro grunt ucieka, to może trzeba go podnieść. Dobra, po podniesieniu gruntu nie powinniśmy mieć już tego problemu. Czyli zróbmy sobie tak. I tu wyjście, dobra. Tu. I tu, okej. Okay. Teraz musimy wyłączyć siatkę. I zrobić dojście na drugą stronę. Czyli to mamy. To mamy. I tu jest jedno wyjście w jedną. Okej. Okay. Jedno krótkie weszło, drugie krótkie nie weszło. To sobie zróbmy w obydwu stronach krótkie. I no, wygląda to całkiem nieźle. No i dorzućmy sobie tutaj te przejścia, o których przed chwilą mówiłem. W sensie od tych krótkich, od drugiej strony, bo nie z wszystkich nie będą korzystać. Jest możliwość, że później dodam też przejścia po drugiej stronie tej ulicy, ale na razie po prostu wydaje mi się, że to nie jest niezbędne. Dobrze, to teraz tak, zróbmy sobie przejazdy kolejowe, bo one też są niezbędne do dobrego funkcjonowania tego wszystkiego. Tu jest jeden, no tu bym zrobił, ale tu bym, żeby mi nie wszedł, więc go nie zrobię, no bo mi nie wejdzie. Natomiast tutaj nasza ulica koniecznie będzie musiała wykręcić, bo tu będę chciał ją przecisnąć. O, właśnie nie chcę, co zrobiliśmy. I w przyszłości gdzieś tu będzie podłączenie.
Bo te bambaje, które tutaj teraz zajeżdżają, one są tymczasowe. I to chyba większość osób tutaj zrozumiała, mam nadzieję. Więc no niech będzie jak jest. Dobra, to teraz tak. Tutaj rejon handlowy będzie na pewno pełną twarzą, bo tak. Teraz tylko pytanie, czemu mi tutaj siatka tak dziwnie wygląda. Nie wiem. Ale siatka się kompletnie rozleciała tutaj. Że powiem. Dobra, to trudno. Jest dziwna siatka tu po prostu. Po prostu trzeba stwierdzić, że to jest dziwna siatka i to zignorować. A tutaj rejony mieszkalne i one się szybko zaczną tu budować. Mimo tego, że są blisko dworca, który jest głośny. Oni tu się tu naprawdę zaczną szybko budować, ponieważ tu potrzebują. Jest duży na to popyt. No i tak, żeby im byli bardziej zadowoleni, postawimy im szkołę dla przyszłych kolejarzy. Czyli taką. Ponadto szkołę średnią, czy tam tutaj ona się nazywa jak? Instytut Sztuki Pięknej. Powinien być jeszcze Uniwersytet Medyczny, czy coś takiego. Bo to też jest ważne. No i biblioteka oczywiście. Biblioteki też ważna rzecz. No i tak, czy tu jest... nowy dźwięk z telefonu mam. Straż pożarna, no to jest coś, co chyba trzeba będzie tutaj zainwestować. I w tym rejonie może być niezłe to jako miejsce. Policja. Też może dostawmy im tutaj obok. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Bo tak, bo tutaj możemy postawić normalnie krematorium. To sobie postawimy gdzieś. Może nie pod szkołą, ale tutaj obok. Tak, bo one tu będą potrzebne. I gdzieś saunę bym wcisnął. Dobra, tu będzie sauna. Centrum zdrowia dziecka. Sobie możemy postawić na razie tutaj, to on nam przyciągnie przy okazji prąd. I szpital. Szpitalni nie mamy tu w ogóle, więc na razie na tej nowej ulicy, tak jak możecie myśleć, po prostu wszystko będzie półstrane. No i teraz na koniec postawiamy najważniejsze budynki, czyli Urząd Poczty. Urząd Poczty jest daleko, więc tu trzeba postawić nowy koniecznie. I obok pociągów to sądzę, że jest win-win. Przy okazji, jakbyście nie zauważyli, jest tutaj są przystanki promowe ze ścieżkami rowerowymi bez modów. Jak je zrobić jest, mówię o tym w serii Triki i Pomocniki w pierwszym odcinku. Znajdziecie na moim kanale. Bo linku w opisie raczej nie dam, bo bym zapomniał i tak dalej. Także tak, dobra, czy ludzie korzystają z tego? Nie. A z promów? Jedna. Dwie. Powinny być trzy, zgodnie z tym. Tu jest zero, tu jest jedna. Tu teraz z tej stacji zero osób korzysta, ciekawe. A ludzie do niej idą. Bardzo dziwne. A jak jest z tymi promami? Zero, zero, zero. No to nieźle. Dobra, a czy z tego, z tych trolejbusów ktoś korzysta? Dobra, tu jest jedna, a i tu są dwie linie w ogóle. A ta zabrała dwie osoby stąd. Dobrze, i widzę, że ta ulica mi się spodobała. Bo to jest... A, ale to jest tylko taki dojazd. Mhm. Czyli na razie to zbytnio z niej nie korzystają. A rowerzyści może coś się pojawili? Bo tu jest w ogóle, tu jest odcinek bambajowy. Tak, to też jest bardzo ciekawe. Czy ja mam tutaj gdzieś jakiś faktycznie rowerzyści? Chyba, że rowerzyści są wyłączeni? Nie, nie są wyłączeni. Okej, dobrze, no to trudno. Po prostu rowerzyści stwierdzili, że nie. Nie, 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 nie. Nam się nie podoba to. A nasza aleja? No ona powinna być już jakoś bardziej zainteresowani nią ludzie. No trochę. No nie sądziłem. W sensie miałem nadzieję, że będzie więcej osób korzystać. Ale nie wiem co ja właściwie. Byłem głupi chyba. No ba, tak czy siak. Zróbmy sobie tutaj taki jeszcze jeden tunel. Właściwie w sensie tunel. Zróbmy sobie taką autostradę w górach. Póki co. I ona będzie dojeżdżać sobie, jak możecie się domyślać, do tej autostrady. Po to, żeby tu był łącznik od drugiej strony i zobaczymy, czy teraz ktoś z niej skorzysta. Ha! I w drugą stronę. Tak samo. Zróbmy sobie. Więc może, kto wie. Dobra, a z tych bambajów, dobra, z tego korzystają dwie osoby. No, mimo wszystko z tych bambajów ludzie korzystają. No, ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Bo tu mają przecież helikoptery, pewnie z helikopterów korzystają. Nie, z helikopterów też korzystają. Tu ma cztery osoby na pokładzie, no to
Ciekawe, gdzie te helikoptery leciały? One lecą gdzieś do centrum, dlatego korzystają z helikopterów, a Bombay po prostu tutaj jest jako ekstra, takie przy okazji. W ogóle sądzę, że ta linia Bombayowa ma tutaj predyspozycję do przejazdu tu i właśnie wjazdu gdzieś tutaj. I nie wiem, czy wjazdu tu, jak możecie myśleć, nie byłoby to dla mnie najbardziej zachwycające, ale zobaczymy. Może tutaj z jakąś pętelką. Kto wie? Kto wie, co będzie się tutaj dalej działo. Dobra, no ewidentnie powoli się zaczynają tutaj budować nasi mieszkańcy, co jest dobrą nowiną. Ja dobuduję tylko jeden fragment jeszcze dzisiaj tej dzielnicy, czyli tutaj. I może jakby mi się... Czekajcie, tu jest to... Okej, trochę za blisko postawiliśmy tego rejonu. Na tym sobie wszystko przestawimy to. W ogóle cały czas się zastanawiam, jak tutaj się to wszystko dalej potoczy. W sensie w tej dzielnicy, bo nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli chodzi o te dalsze rejony, kultura, transport... Ta dzielnica jest jedną z nielicznych rzeczy w tym mieście dla mnie niewiadomych. Bo ją na sam koniec buduję. Bo nie chciałem nigdy w mieście, przeznaczonym głównie na Industries, budowania czegokolwiek. No, chyba nawet się możecie ze mną zgodzić, że w Industries raczej się myśli o Industries, a nie o mieszkaniach i tak dalej. Tu wszystkie dzielnice mieszkalne, no prawie wszystkie, są budowane na zasadzie, no musiały być, żeby byli pracownicy. A teraz, kiedy to się już zmieniło, bo już właściwie kończymy to miasto, tak, seria z Industries też ma już swój niestety koniec. Bardzo to jest dla mnie smutne, bo tam seria to jest jedna z moich chyba ulubionych serii. Z wszystkich, jakie powstawały na kanale, to... Kraina Tornad nie ma tak, możecie się ze mną nie zgodzić, ale Kraina Tornad to dla mnie nie jest aż tak fascynujące, bo to jest mimo wszystko scenariusz. A Industries to jest miasto od początku stworzone przeze mnie, tylko i wyłącznie tak, jak ja chciałem, wedle moich zasad. I chyba dlatego tak je też uwielbiam. Nie wiem. Może to też nierozsądne. Chociaż, czy granie w Skylinesy jest rozsądne? No właśnie. Też mi się wydaje, że raczej nie. Dobra, tak, zróbmy sobie tutaj dojścia. Taki mam plan, żeby zrobić od tej strony. I tyle będzie z tego. Tyle będzie tego na dziś. Tutaj, no ponieważ tutaj te kratki się porozwalały, to wiecie. Właściwie mogę zrobić to w dowolnym. No, jednak się bardziej rozwaliły te kratki niż myślałem. A nie, bo tutaj po prostu jest takie to długie, że nie widać tego. Dobra, zróbmy sobie tutaj siatkę tą. Nie wiem, coś tu te kratki się kompletnie rozwalają. Zupełnie nie rozumiem tego. Ale zobaczcie, puściłem tam autostradę dalej i się im spodobało. I się im naprawdę to spodobało. Dobra, ostatnia rzecz na sam koniec odcinka. Więc jakby to powiedzieć, pewna linia Bombayowa kończąca trasę tutaj dostała aktualizację i jedzie teraz no dosyć dużo dalej, dosyć naprawdę długą oś. Sądzę, że tej linii się spodoba, chociaż no zobaczymy. Dodamy tutaj jeszcze przystanki w tym rejonie, bo ich nie dodałem, a teraz uświadomiłem, że one akurat tutaj mogą być w miarę potrzebne. Gdzie tam 2, 3
przejście górą. I tutaj raz, dwa, trzy. Oni tutaj mogą przejść przy, w takich łączeniach. Tu jest przejście dla pieszych niewidzialne. Jakbyście nie widzieli. No ma, no i dzięki temu tutaj będą połączenia. Zobaczymy, jak jest bardzo używany. To nawet z dwóch kierunków widzę, jest teraz używany ten most. Teraz pytanie, czy oni jadą wszyscy, jadą tu? Aha, jeszcze tam jakieś dziwne drifty. A, oni zawracają po części. No tak, świetnie, oczywiście. Oczywiście, bo co mogą robić? Oni jadą sobie tutaj, żeby zawrócić. A, no tak, bo nie mają możliwości. Dobra, na zawrotkę trzeba im dodać. Okej, mało kto jedzie tam aż. Czyli większość pojazdów jedzie faktycznie na lotnisko, no dobra. A zawrotkę trzeba im dać. To akurat trzeba przyznać, że zawrotce zapomniałem im tutaj możliwość taką stworzyć. A jest to pewnego rodzaju, wypowiedziała Unia Europejska, wymóg Unii Europejskiej. Więc żeby nie było problemu, proszę bardzo. Jest tu takie coś i dzięki temu wszystkie rejony właśnie tutaj będą mogły zarazić w tym miejscu. Dobrze, czy ktokolwiek... już korzystają. No dobrze, zobaczymy. Z tej żółtej linii ludzie korzystają. Tak naprawdę bardzo nie. A z tej różowej również nie jest za bardzo. Właśnie, zobaczmy, co się stało z, tą linią, co my tutaj ją zmniejszyliśmy z 300 iluś do... No jest po prostu używana i 125 to i tak jest dla niej za dużo. No dobra, no to trochę ciekawych rzeczy. Nie sądzimy, że takie tutaj znajdziemy. Nasze bambaje, a i tą pętlę mogę usunąć, bo już tutaj na niej to na pewno nikt nie jedzie. I dociągnąć tą naszą ulicę, żeby tu była normalnie podłączona. Dobrze, zobaczmy sobie na koniec. Wow, dobra. Z tej stacji kolejowej 34 osoby, z tej 15, z tej no 0 akurat, bo nie wiadomo czemu. No dobra, to dobra nowina, że ludzie korzystają. Czy z promów korzystają? Nie. Promy to i tak jest. No bo jeżeli mają bok pociąg, to w sumie mi się nawet zbytnio nie dziwię, że wolą pojechać. Dobrze, zobaczmy jak, bo tu, nie wiem, czy tu chyba nie jeżdżą nawet dwie linie, jeśli już pamiętam. Okej, okay. I jeszcze przejazdy kolejowe spowalniają nasz pociąg. Niedobrze. Czy tu jeżdżą dwie linie kolejowe? Proszę mi tylko powiedzieć. Nie, widzę tylko taki kolor. Okej, okay, dobra. No myślałem, że jest więcej ich. No dobra, tak jest, tylko w ten sposób to może być. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie je zostawić łapkę w górę. Dziś sobie trochę tu rozbudowaliśmy naszej dzielnicy i właściwie tyle. No i tutaj po tej stronie, tak? Tu już takie bardziej przygotowanie pod zabudowę. W kolejnym odcinku albo się ze starami, albo zaczniemy budować dzielnicę tutaj na górze z przygotowaniem tutaj tych dzielnic dolnych, bo tu jest przygotowana już autostrada bambajowa dołem, ale jeszcze ona czeka na swój użytek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać już w następnych odcinkach. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby być na bieżąco z rzeczami na moim kanale. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i pociągi dodaliśmy. Właśnie, tutaj nie zdeknęliśmy. 21 osób. Dobra. A ta stacja metra, no jest też jako taka obsługiwana lepiej chyba. Bo ta też jest dobrze obsługiwana, a ta jest chyba jeszcze lepiej obsługiwana. A nasz dworzec kolejowy? 150. Bywało lepiej, powiem tak. Bywało lepiej. Ale dobra, nie będę zrzędzić. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!